przy tym oglądaniu i rozmawianiu tak nam się ułożyło, że odłożyliśmy dokładnie 3 prace, te 3, które są pracami zwycięskimi. Zostawiliśmy sobie na później ustalenie kolejności 1, 2, 3, a te 7, które widzimy w drugim rzędzie, to są te prace wyróżnione. Mieliśmy trochę rozmów o tym, jaka powinna być kolejność w tej pierwszej trójce, bo wszystkie te prace w bardzo twórczy, w bardzo ciekawy sposób nawiązują do historii projektowania, do różnych okresów w historii polskiego projektowania. One między sobą też są bardzo różne. Myślę, że to jest też wielką wartością, bo one razem jako 3 tworzą bardzo fajny zbiór. No ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że jednak ten taki klasyczny plakat, który tak świetnie nawiązuje do właśnie wielkich osiągnięć polskiej szkoły plakatu, tej takiej pozornie nieporadnej krechy, która buduje bardzo skrótowy, bardzo czytelny komunikat, to jest ten plakat, który działa od razu, który jest rozpoznawalny natychmiast i który, mam nadzieję, zapisze się w historii polskiego festiwalu, ale też polskiego projektowania. Moim głównym zamysłem było nie nawiązywanie do muzyki, nie nawiązywanie do elementów, które kojarzą nam się z muzyką, czyli nutami, pięcioliniami. Chciałam jak najbardziej nawiązać do motywu kwiatów, do motywu wczesnych lat 70., kiedy to tak naprawdę była wolność, kwiaty na głowie i ta Maryla Rodowicz, która z tym pięknym wiankiem występowała na niejednej scenie. Właściwie to chciałam pokazać, że nie zawsze musimy pokazywać coś dosłownie. Postanowiłam wziąć udział w tym konkursie, no i jak widać opłacało się, jestem bardzo szczęśliwa z tej 3. nagrody. Pomysł jest dość prosty, mikrofon, który kojarzy się z Festiwalem Polskiej Piosenki, no i mikrofon, który jest zarazem wieżą piastowską, czyli takim największym symbolem Opola, który też jest obok amfiteatru. No i kolorystyka też nawiązuje do Opola trochę. Jako mieszkaniec Opola od urodzenia, to jestem szczęśliwy, że właśnie takiej rocznicowej właśnie, w rocznicowym konkursie zostałem nagrodzony. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Autorem tego plakatu jest artysta ze Szczecina, utytułowany laureat wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, wykładowca akademicki Wydziału Sztuki w Szczecinie. Ten plakat, który został wybrany, będzie oficjalnym plakatem jubileuszu 60-lecia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i on się pojawi w mieście na miejskich city lightach, wiatach przystankowych i innych ekspozytorach w naszym mieście. Nie będzie opatrzony programem w festiwalu, jak Państwo tutaj widzicie. Nie ma też tutaj logotypów, innych ozdobników. To jest artystyczny wyraz związany z jubileuszem 60-lecia. Natomiast mamy nadzieję, czy nawet przekonamy, że w kolejnych latach również będziemy organizować ten konkurs, bo znakomicie promuje on Festiwal Polskiej Piosenki i patrząc na plakaty artystyczne z lat 60., 70., do tych plakatów po kilkudziesięciu latach się wraca. Te plakaty się po prostu pamięta. 60. rocznica Festiwalu Polskiej Piosenki to dobra okazja do tego, żeby powrócić do tradycji plakatów festiwalowych, plakatów artystycznych, niewątpliwym urokiem, przypominających o kolejnych edycjach festiwalu, stąd nasz konkurs. Ogromnie się cieszę z tego, że napłynęło tyle prac, zainteresowanie było wielkie i oczywiście wygrywa piękny, tradycyjny plakat nawiązujący do tej techniki lat 60., 70., czyli będziemy się cieszyć przy okazji festiwalu wyjątkowym plakatem, fantastycznie dokumentującym 60. edycję festiwalu. Pozostałe prace były równie ujmujące, atrakcyjne artystycznie i wyjątkowe. Wybrać mogliśmy tylko jedną, natomiast rzeczywiście nie brakowało tu prac na bardzo wysokim poziomie. Stąd gratuluję wszystkim uczestniczącym.